i całe życie związany jest właśnie z zespołem szkół zawodowych. Najpierw. A odkąd już zaczął hamować, no to biegły na tej podstawie będzie już sobie mógł coś wyliczyć mniej więcej z jaką on prędkością się porusza. Tutaj macie drugi pojazd, który jest. Czwóreczkę, macie ślad opony na krawężniku, czyli ten pojazd. Część z Was na pewno posiada uprawnienia do kierowania pojazdami. Pokażemy Wam, jak poprawnie zgasić komorę silnika, bo bardzo dużo błędów ludzie popełniają przez to, że tak jak teraz widzicie, mam otwartą klapę do góry, dostaję powietrze w dołu, ogień i nam się rozpala coraz bardziej szmat. Jeżeli przymkniemy klapę, automatycznie odetniemy dopływ powietrza i w tym momencie przygaśnie nam cały ogień. Jak widzicie, ognia nie mamy w tym momencie i przy gaszeniu tutaj Wam kolega od nas z OSP pokaże, jak poprawnie otwierać klapę, żeby nie robić tego błędu, że mamy dym i od razu ją na szybę, tylko delikatnie pokaże, jak się otwiera klapę i jak gasić to pod spodem. Tyle. Możesz otworzyć. Tak wygląda poprawne gaszenie. Chyba się zauważyli, że jak otworzył całkiem klapę tutaj kolega, ogień mieliśmy już cały czas, a przy otwarciu delikatnym po prostu nie ma szans, żeby nam się ten ogień tak rozprzestrzeniał się szybko pod spodem.